mości, Boże nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego, według litości Twej niepoliczonej, chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. Według litości Twej niepoliczonej, chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. Obmyj mnie złości, obmyj tej godziny, oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma. Bo ja uznaję wielkość mojej winy i grzech mój zawsze przed mymi oczyma. Bo ja uznaję wielkość mojej winy i grzech mój zawsze przed mymi oczyma. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony, boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, którą przyniesie grzesznik uniżony, by nie mówiono, że nie trzyma słowa, którą przyniesie grzesznik uniżony, by nie mówiono, że nie trzymasz słowa. Najdostojniejsi księża biskupi, księże biskupie Piotrze, pasterzu naszej diecezji, księże biskupie Antoni, czcigodni kapłani, droga Pani Bożeno, siostro zmarłego księdza prałata Mieczysława, szanowny Panie Ryszardzie, przeszkodzony chorobą księdza prałata, pogrążona w żałobie rodzino, szanowny Panie Wójcie gminy Korczew, drodzy bracia i siostry, uczestniczący w tej uroczystości pogrzebowej za pośrednictwem transmisji internetowej. Żegnamy dzisiaj księdza prałata Mieczysława Onyśka, który przez ponad 40 lat posługiwał w parafii Knychówek jako wikariusz, proboszcz i emeryt. Powierzamy dzisiaj miłosiernemu Bogu przedstawiennictwo Matki Najświętszej oraz patronów naszej parafii, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, i świętej Anny, gorliwego kapłana, troskliwego duszpasterza, który poświęcił swoje życie w służbie dla naszej wspólnoty parafialnej. Ta święta liturgia, którą rozpoczynamy, jest wyrazem naszej wiary chrześcijańskiej, że życie, które otrzymaliśmy od Pana Boga w darze, nie kończy się w momencie śmierci, lecz zmierza do wypełnienia się w domu naszego Ojca Niebieskiego, we wspólnocie z naszymi braćmi i siostrami, którzy nas poprzedzili w tej pielgrzymce. Żegnając księdza prałata, umacniamy naszą wiarę, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. Przyjmij Go do siebie, spoglądając z miłością na całe Jego kapłańskie życie,
pełne gorliwości i oddania. Proszę księży biskupów o sprawowanie tej mszy świętej za zbawienie duszy księdza prałata Mieczysława, ale także jako ofiarę dziękczynną składaną Bogu za całą jego kapłańską posługę. Pragnę pozdrowić również księdza dyrektora Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej, księdza Marcina Gołębiewskiego, dzięki któremu jest przeprowadzona transmisja tej mszy pogrzebowej drogą internetową na kanale YouTube. Pozdrawiam wszystkich parafian i gości, wszystkich, którzy łączą się w modlitwie, oglądając transmisję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Gromadzimy się przed Chrystusowym ołtarzem, ale także z nadprzyrodzoną wiarą spoglądając na trumnę kryjącą ciało świętej pamięci księdza prałata Mieczysława Onyśka, aby w gorącej modlitwie polecać go Bożemu miłosierdziu. Tak się składa, że ten pogrzeb, jak wszystkie pogrzeby w obecnych warunkach, w obecnym czasie, przeżywamy w tak nielicznym, wąskim gronie. Na szczęście transmisja internetowa, elektronika przychodzi nam z pomocą i pozwala to grono osób włączających się w modlitwę znacznie poszerzyć. Dziękujemy wszystkim, którzy łączą się duchowo razem z nami, obecnymi tu w Kościele. Pozwolę sobie powiedzieć o takiej uwadze, jaką poczynił ojciec Leon Knabit, dobrze znany w tych stronach, bo z tych stron pochodzący, że kiedyś przygotowywał się do przemówienia, do konferencji wygłoszonej osobom chorym i starszym, i czekając w zakrystii, zwrócił uwagę na motyla, który rozkładał skrzydła, ale nie mógł ulecieć i chodził tylko po kredensji. I od tego zaczął konferencję, że przychodzi czas, iż ta istota, która jest stworzona do tego, by fruwać wysoko, niestety musi poprzestać na takim sposobie bytowania, jaki nie leży w jej naturze. I tak to było chyba również ze świętej pamięci księdzem prałatem Mieczysławem, który był kapłanem niezwykłej gorliwości i niezwykłej aktywności, budowniczym Kościoła. Człowiekiem, który inicjował wiele przedsięwzięć w sferze gospodarczej, także duszpasterskiej. Ale przyszedł czas, kiedy dotknęła go ciężka choroba i przez długie lata niósł krzyż razem z Chrystusem. Już nie mógł aktywnie angażować się w duszpasterstwo, ale oddawał się modlitwie i składał dar cierpienia. Wszystko to Bóg może najlepiej ocenić, który dar jest ważniejszy i bardziej pożądany w jego oczach. Za całe życie świętej pamięci księdza prałata Mieczysława chcemy dzisiaj dziękować i za jego zaangażowanie duszpasterskie, za jego kapłańską modlitwę, głoszenie Słowa Bożego i szafowanie sakramentów, ale także za jego cierpienie i to świadectwo mężnego znoszenia krzyża, jakie dawał w ostatnich latach.
Uznajmy na początku tej Eucharystii, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, aby ta nasza modlitwa była miła Panu Bogu. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Mieczysław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Moja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić się będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, chcę, aby także i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, pasterzu naszej diecezji, czcigodni, siostro i bracie, księdza prowata, wraz z dziećmi, wnukami, bliższymi, dalszymi krewnymi oraz przyjaciółmi. Drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem proboszczem Antonim Klukowskim, następcą księdza prałata i opiekunem, czcigodni kapłani, zwłaszcza księże Edwardzie, tutaj środaku, wszyscy, którzy z różnych stron łączycie się poprzez środki komunikacji w duchowej modlitwie, wypraszając szczęście wieczne świętej pamięci księdzu prałatowi Mieczysławowi. Pogrzeb dzisiejszy, jak to widzimy, wypada w okolicznościach szczególnych, dalekich od naszych tradycji katolickich i polskich, odległy także ze względu na to, że
nawet najbliżsi nie mogą w pełni zadośćuczynić swojej miłości do zmarłego. Owszem, wiemy dobrze, że pogrzeby zdarzały się w różnych okolicznościach. Śmierć nie pyta o czas, nie patrzy na pogodę, nie bierze pod uwagę takich czy innych naszych marzeń. Ale też zdarzały się pogrzeby, a właściwie śmierć, które miały miejsce w okresie Wielkiego Postu, a nawet Wielkiego Tygodnia. Wystarczy nam tutaj przypomnieć pierwszego biskupa diecezji pińskiej, częściowo naszej poprzedniczki, kiedy to Wielką Sobotę umiera ksiądz biskup Zygmunt Łoziński. Wypadło to 26 marca 1932 roku. Niewielka różnica czasowa co do odejścia z tego świata także księdza Mieczysława. Pamiętajmy o zmarłym księdzu biskupie, ponieważ odbywa się proces beatyfikacyjny. Różne zawieruchy, zwłaszcza wojenne, stanęły temu na przeszkodzie. Ale czas, aby naszą modlitwą także, wspominając świętej pamięci tutejszego prałata, przełamać te opory. Jednakże zejście z tego świata w tym okresie zaskoczyło nas szczególnie. Pamiętamy dobrze, że ksiądz Mieczysław chorował dość długo. W tej mierze przyzwyczailiśmy się do jego oczywiście ciągłych kontaktów z lekarzami, odwoływania się do pomocy medycyny, ale także i do serdecznej modlitwy o Bożą pomoc. Z pewnością na jego zdrowie mógł mieć wpływ czas jego narodzin. Przychodzi bowiem na świat w początku stycznia 1945 roku, w połowie ostatniego roku II wojny światowej. To było bolesne doświadczenie. Sowieci dotarli do Wisły, Niemcy bronili się tam. Przychodzi na świat właśnie przyszły nasz prałat. Bieda i liczne zagrożenia ze strony walczących budziły obawy i niepokój, a wszystko to nie wpływało korzystnie na dziecięcy organizm, na przyszłe zdrowie. Mając to na uwadze, wydaje się raczej rzeczą słuszną, aby zaraz na początku odwołać się do słów Pana Jezusa, przytoczonych przez świętego Jana Ewangelistę. Otóż czytamy, że w czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną. Oczywiście mając na myśli swoje bliskie ukrzyżowanie, przyszłościowo także i zmartwychwstanie. Pan Jezus wyznał, że apostołowie dobrze poznali Jego naukę i są godni uczestnictwa w jednym, jak i w drugim wydarzeniu. Ta wypowiedź bowiem stała się swego rodzaju zachętą do kolejnych wieków dla wszystkich, którzy będą mieli odwagę pójść za Chrystusem. Po 2000 lat od tamtych wydarzeń widać dobrze, że Pan Jezus miał rację. Wprawdzie nie prowadzi wszystko się nie zgadza z tym, co byśmy oczekiwali, ale w każdym bądź razie zaprasza nas, abyśmy za Nim podążali do nieba i byli spokojni, gdyż jest dużo różnych przeszkód, ale niebo przecież nie świeci pustkami. Zawsze jest otwarte i zawsze na nas czeka. W oparciu o jakże dla nas ważne przekonania, płynące z wiary, także w Bożym miłosierdzie,
Przypatrujemy się teraz życiowej drodze świętej pamięci księdza Mieczysława. Jak już mówiłem, urodził się na początku 45 roku. Ojciec miał na imię Czesław, matka podążała za świętą Anną ze swoim imieniem z domu Chędoszku. Urodził się w miejscowości Kolonia Kamieńczyk nad Bugiem. Z czasem rodzina przeniesie się do Dzierzby, nie tak daleko odległych. Rodzice byli bardzo pracowici, ciesząc się trójką dzieci, dwoma chłopcami, jedną córką. Dzierzby wówczas i nadal zresztą należą do parafii Jabłonna Laska. Na szczęście na miejscu była szkoła podstawowa. Po jej ukończeniu Mieczysław postanawia wstąpić do wspólnoty salezjańskiej. Bardzo blisko był klasztor w Sokowie Podlaskim. Salezjanie prowadzili szkołę średnią do czasu I wojny światowej. Mieli także różnego rodzaju pomocy. Sytuacja nieco się skomplikuje, ponieważ kiedy wybuchnie II wojna światowa, władze komunistyczne likwidują szkołę i trzeba będzie zupełnie w inny sposób kończyć podstawowe klasy szkoły średniej. Dlatego też będzie dojeżdżał się jako po odbyciu nowicjatu, gdy zamieszkał w Czerwińsku nad Wisłą, będzie dojeżdżał dosyć daleko, do Sierpca, aby tam, nie zdradzając kim jest, móc skończyć szkołę średnią. A potem wraca, studiuje w Czerwińsku filozofię, następnie na kurs teologii przenosi się do Lądu. Ale nie całkiem, bo po pewnym czasie postanawia zrezygnować z drogi salezjańskiej i zostaje przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Siercach. Po 2 latach zostaje wyświęcony na kapłana przez księdza biskupa Jana Mazura 17 czerwca 1972 roku. Jako młody wikariusz zostaje posłany do parafii Serokomla, skąd po 2 latach otrzymuje nominację na wikariusza, również parafialnego, ale właśnie tutaj, do Knychówka, gdzie będzie posługiwał przez 10 lat. Potem zostaje przeniesiony do parafii Łukowce, ale już w charakterze proboszcza. Parafia ta położona między Leśną i Podlaską, gdzie znajduje się piękne sanktuarium Matki Bożej, a Białą Podlaską, słynącą chociażby z tego, że to w mieście tym przyszedł na świat ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, pierwszy Podlasiak wyniesiony na ołtarze. Potem będą także męczennicy. Przed nowym księdzem proboszczem stanęło ważne zadanie. Trzeba było budować nowy kościół. Poprzedni, zbudowany z drzewa, w czasie prześladowań carskich został poważnie zniszczony. Nowemu proboszczowi wystarczyło 5 lat, aby parafianie z Łukowców mogli się cieszyć solidnie zbudowanym kościołem. A ponieważ w Knychówku dotychczasowy ksiądz proboszcz słab z racji wieku, więc poprosił księdza biskupa, aby przysłał do pomocy właśnie księdza naszego czcigodnego późniejszego prałata. I tak pozostawia Łukowce. Ksiądz Mieczysław krótko administruje, następnie zostaje mianowany proboszczem. Przed nowym rokiem 1988 otrzymuje pełne uprawnienia. Oczywiście długo nie trzeba było czekać. Podejmuje różne prace, buduje nową plebanię,
Kościół systematycznie odnawia, aby coraz bardziej był odpowiednim na ducha naszej wiary i na naszą wrażliwość na sprawy Boże. Powstaje plebania, Kościół odnowiony. Marzy o budowie kościoła w Korczewie. Troszczył się bardzo o dotychczasową kaplicę. Wystarał się o plac. Poświęcił nawet krzyż na miejsce budowy. Ale siły zaczęły opuszczać i właśnie zdrowie dało sobie znać ze swymi różnymi słabościami. Z dniem 25 marca 1992 roku, czyli w uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, na bóli, mocy bóli Ojca Świętego Jana Pawła II, Totus Tuus Polonie Populus został inkardynowany do diecezji drohiczyńskiej. Szybko zakorzenił się w nowej rzeczywistości. Zostaje bardzo rychle mianowany dziekanem dekanatu drohiczyńskiego. Otrzyma nominację na przedstawiciela diecezji w komisji drugiego synodu plenarnego w Polsce. Będzie członkiem komisji do spraw administracji finansów pierwszego synodu diecezjalnego drohiczyńskiego. W przyszłości zostanie członkiem Rady Kapłańskiej, a z racji odwiedzin drohiczyna przez Ojca Świętego Jana Pawła II zostanie przewodniczącym komisji do spraw przygotowania kościelnych służb porządkowych z racji diecezjalnego komitetu organizacji pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna. Nie zabraknie mu tytułów i odznaczeń z racji dynamiki duszpasterskiego posługiwania i organizacyjnej sprawności. Najpierw zostanie mianowany kanonikiem honorowym Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej, potem kapelanem Jego Świątobliwości, następnie kanonikiem gremialnym. Otrzymał medal Mater Verbi, redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela, krzyż papieski diecezji drohiczyńskiej, a podsumowaniem jakże licznych godności okaże się mianowanie go prałatem honorowym Jego Świątobliwości. Jednakże organizm słabł coraz bardziej. Po jakimś czasie poprosi o księdza administratora, którym zostanie ksiądz Antoni Glukowski. Z racji na coraz to większe osłabienie do parafii zostanie skierowany jako wikariusz ksiądz Żukowski Radosław, który razem z administratorem będzie zabiegał bardzo gorliwie, aby wypełniać swoją misję, podążając za przykładem prałata. Natomiast na rok i dwa miesiące przed odejściem z tego świata ksiądz prałat zrzekł się proboszczowskiej misji i dlatego odszedł z tego świata jako emeryt w wieku 75 lat i paru miesięcy. Z pewnością nie jest łatwo odtworzyć całą przestrzeń życia duchowego Twojej pracy duszpasterskiej, księże Mieczysławie, Twojego poświęcenia i wszystkiego to, co składało się na ziemską Twoją drogę, jak zresztą drogę każdego z nas. Ta droga dobiega końca. W Księdze Mądrości czytamy właśnie także, jak gdyby w odniesieniu do Ciebie, jakże przejmujące wyznanie. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią bowiem dóbr wielkich. Jest to jakże ważna zapowiedź, niosąca w sobie wyjątkową nadzieję, nasze modlitwy. Dlatego też chcemy ofiarować Panu Bogu w podziękowaniu za to wszystko, za te wszystkie dary, jakich udzielił miłosierny Pan Tobie. I chcemy Go prosić, aby nadal hojnie Cię darzył swoją miłością. Wypada także w tym momencie odwołać się do psalmu 116, w którym psalmista nas zapewnia. Ufność miałem wtedy,
nawet gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Nie ma bowiem takich okoliczności, które byłyby w stanie odgrodzić nas od Bożej miłości, od Bożego miłosierdzia. Ekscelencjo, zacna i pełna poświęcenia siostro zmarłego, wespół z braciem, z bratem i wszystkimi bliskimi świętej pamięci zmarłego, zacni parafianie, czcigodni księża. Kiedy tak rozważamy dzisiaj odejście stąd świętej pamięci księdza Mieczysława, przychodzi na myśl, aby wyrazić wdzięczność i szacunek księdzu Pratowi, że nie tylko sam potrafił nawiązywać kontakt, wytwarzać życzliwą atmosferę, ale też i nas wszczepiał w ten klimat. Klimat jakże bogaty w życie religijne. Pozostaje bowiem w naszych sercach dzięki temu, jako ktoś, jako jeden z nas, o swoistym temperamencie, zawsze wierny swemu powołaniu, oddany kapłańskiemu posługiwaniu. I za to jesteśmy wdzięczni. Patrzyliśmy z bólem, jak w ostatnich latach cierpiałeś, jak często nawiedzałeś szpitale, ale zawsze starałeś się powracać na swoje miejsce, tu do tej parafii, do tej świątyni, aby głosić chwałę Bożą, aby umacniać wiarę. Myślę, że to wszystko Pan Bóg dostrzegał i z pewnością przyjął Cię i nadal przyjmuje z wielką radością. A jednak my przeżywamy pewien ból. Trudno nam zapomnieć. Przedziwny jest Pan Bóg w swojej miłości. Każdego z nas darzy życiem i darzy miłością. Ale jednak dla nas to jest ważne, żebyśmy mogli też coraz bardziej w to wzrastać. Dlatego to życie i ta miłość, z którymi się spotykamy na ziemi, to są te dwa największe dary, najważniejsze, jakie otrzymujemy. Życie i miłość. Przyjście na świat Syna Bożego nie jest dla nas świadectwem największej miłości Stwórcy do stworzenia do nas? Czy nie jest tym życiem, które nas podnosi na duchu? A jak my widzimy przyjście na ziemię Pana Jezusa? Przyszedł, aby nas zbawić, aby nas pouczać, aby dać przykład. Ale Stwórca poświęcił Syna swojego, którego kochał przecież jak najpełniej, jakby dla podkreślenia, że życie i miłość winny się zbiegać ze sobą. Jakże ważne jest to życie ludzkie, skoro Bóg dla jego ratowania posyła swego Syna, ofiaruje mękę, cierpienia. Czy będziemy w stanie kiedykolwiek to zrozumieć w pełni? Jak najbardziej, ale nie zapominajmy, aby wpatrując się w Jezusa, Jego ofiarę na krzyżu, przyjmować jako znak największej miłości. Swoim cierpieniem, swoimi cierpieniami, drogi księży Mieczysławie, zbliżyłeś się bardzo do Jezusa. A będąc przy Nim, pamiętaj o tym wszystkim, co robiłeś. Nie zapominaj o nas. Ufam głęboko, że Chrystus, który ofiarował swoje ziemskie życie, Chrystus, który ofiarował swoją miłość na krzyżu, powitał Cię i jest już z Tobą. I ufam, że Ty także jesteś wdzięczny i pozostaniesz zawsze przedstawicielem naszym, troszcząc się o naszą wiarę, o naszą miłość, o nasze zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Amen.
Umocnieni Bożym Słowem, polecajmy nieskończonemu Bożemu miłosierdziu zmarłego księdza prałata Mieczysława także wszystkie nasze troski i potrzeby. Panie, spraw, aby współczesny świat odwrócił się od cywilizacji śmierci i budował wytrwale cywilizację życia i miłości. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Panie Boże, wprowadź na niebieską liturgię naszego zmarłego kapłana, prałata Mieczysława, w którego pogrzebie uczestniczymy. Daj mu życie wieczne. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Panie Boże, prosimy Cię o nowe, święte powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne z naszej parafii, naszej diecezji, aby nigdy nie brakowało dobrych i świętych kapłanów, którzy będą nam służyć. Ciebie prosimy. Panie Boże, umocnij wiarę, nadzieję i miłość tych, którzy opłakują świętej pamięci księdza prałata. Pamiętaj o siostrze Bożenie, bracie Ryszardzie, kapłanach całej naszej parafii. Ciebie prosimy. Panie Boże, obdarz swoim błogosławieństwem ludzi dobrego serca, którzy okazywali miłość i pomoc księdzu Mieczysławowi. Pamiętaj o rodzinie, lekarzach, całej służbie zdrowia. Ciebie prosimy. Panie Boże, okaż miłosierdzie zmarłym rodzicom księdza Mieczysława, Annie i Czesławowi. Ciebie prosimy. Panie Boże, spraw, aby w naszym narodzie i całym świecie ustała epidemia koronawirusa. Przyjdź z łaską zdrowia do chorych, uchroń życie i zdrowie służby zdrowia, którzy niosą pomoc potrzebującym. Ciebie prosimy. Panie Boże, spraw, abyśmy dobrze wykorzystali czas ziemskiej pielgrzymki i kiedyś weszli do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Ojcze, Ty jesteś Bogiem życia. Usłysz nasze błagania. Utul ból i przyjmij naszego zmarłego brata kapłana Mieczysława do radości zbawionych przez Chrystusa, Pana naszego. Kapłańskich przyjmij, Panie, tę ofiarę chleba, wina, co się wkrótce dla nas stanie krwią i ciałem Twego Syna. Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie. Niech nas z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie. Niech nas z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przez tę najświętszą ofiarę daj, aby Twój sługa, kapłan Mieczysław, w wieczności jasno poznał tajemnicę zbawienia, której wiernie służył na ziemi, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Znosimy jedno
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Przez grzech śmierć weszła na świat i wszyscy jej podlegamy, ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił, odnosząc zwycięstwo nad śmiercią i powołuje nas do nowego życia. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, kapłanie Mieczysławie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, świętym Stanisławem, patronami naszej parafii i wszystkimi świętymi, które w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj wierze, Jezu, dzieci Twe. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć tej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Ja jedynie wierzyć tej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się.
Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament, błagamy o miłosierdzie dla Twojego sługi kapłana Mieczysława. Na ziemi powołałeś go na szafarza Twoich sakramentów. Spraw, aby w niebie radował się zjednoczeniem z Bogiem, które sakramenty przygotowują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z racji na stan epidemiczny Rada Parafialna wyrazy wdzięczności, swoje podziękowania skieruje po ustaniu epidemii. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana wójta gminy Korczew Sławomira Wasilczuka. Jako drugi głos zabierze przedstawiciel kolegów z roku studiów seminaryjnych, ksiądz prałat Tadeusz Karwowski z Międzyrzeca Podlaskiego. Następnie przemówi nasz rodak, ksiądz prałat, profesor doktor habilitowany Edward Jarmoch. Kolejnie głos zabierze przedstawiciel rodziny. Jako wójt gminy Korczew w imieniu własnym, jak i mieszkańców gminy, chciałbym Ci, drogi księży Mieczysławie, serdecznie podziękować za wieloletnią współpracę, za zaangażowanie w sprawy naszej gminy, za modlitwę i pomoc w realizacji zadań na rzecz rozwoju gminy Korczew. Troszczyłeś się o naszą gminę, wspierałeś w realizacji wielu inwestycji. Zachęcałeś parafian do pracy na rzecz wspólnego dobra. Byłeś cenionym i szanowanym duszpasterzem, a także sprawnym organizatorem w zakresie spraw gospodarczych w parafii. Potrafiłeś dzielić się swoimi dobrami i wielokrotnie wspomagałeś potrzebujących. Realizowałeś w swoim życiu wyjątkowe przesłanie, że człowiek jest istotą społeczną, dlatego powinien służyć innym ludziom. W pamięci naszej zawsze pozostaniesz jako dobry człowiek, życzliwy kapłan i nasz przyjaciel. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć księżom biskupom, księżom z tutejszej parafii, księdzu proboszczowi Antoniemu Klukowskiemu, księdzu wikariuszowi Radosławowi Żukowskiemu, a także rodzinie zmarłego z siostrą panią Bożenką na czele, którzy w trudnych chwilach opiekowali się księdzem prałatem.
W dniu dzisiejszym z wielkim żalem i łzą w oku żegnamy Cię. Niechaj dobry Bóg przyjmie Cię do wieczystego Królestwa, obdarzy wiekoistą nagrodą. Żegnamy Cię, księże prałacie, odchodzisz od nas do wieczności w tak trudnym okresie czasu, gdy wielu parafian i nie tylko chciałoby wziąć udział w uroczystości, jednak ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem jest to niemożliwe. Żegnaj, księże Mieczysławie. Niech dobry Bóg ma cię w swojej opiece. Niech Pan, któremu całe życie pokornie służyłeś, obdarzy cię wiecznym pokojem. Odpoczywaj w pokoju. Czcigodni księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie oraz kochani siostro i bracie, szanowna rodzino, drogi księże proboszcz Antoni, księże wikariuszu Radosławie, których świętej pamięci ksiądz Mieczysław znalazł prawdziwą podporę i pomoc jak ojciec u swych synów. Droga siostro Bożeno, niestrudzenie opiekująca się swoim bratem, byłaś dla niego jak najlepszą matką, trwając przy nim dzień i noc. Za wszelką troskę i opiekę chciałbym wam w imieniu wszystkich kolegów naszych z roku święceń podziękować. Również w tym miejscu chciałbym podziękować pani Halinie Gospodyni, która wiele lat właśnie była na plebanii, pracowała i we wszystkim służyła właśnie księdzu. My również z tej jej dobroci wiele razy korzystaliśmy w czasie, kiedy nawiedzaliśmy parafię i plebanię. Drugi świętej pamięci księże Mieczysławie, serdeczny mój przyjacielu, z którym losy mojego życia połączyły się w niższym seminarium duchownym księży Salezjanów w Sokołowie Podlaskim w roku już 1959, a następnie w seminarium naszym siedleckim i potem w posłudze duszpasterskiej. Każdego roku wielokrotnie spotykaliśmy się w gronie kapłańskim przy okazji wspólnego świętowania kolejnych rocznic święceń i imienin. Ktoś porównał kapłana do mostu. Patrząc na most, można ocenić go pod kątem estetyki, architektury czy unikalności rozwiązań konstrukcyjnych, to jak i wiele innych elementów opisujących budowę mostu jest bardzo ważne, ale prawdę mówiąc, od mostu oczekuje się, by przede wszystkim bezpiecznie łączył dwa przeciwległe brzegi. To jest główne zadanie mostu. Po moście idzie się na drugi brzeg. Drogi księże Mieczysławie, świętej pamięci, przez 48 lat kapłańskiego posługiwania stawałeś się mostem dla wierzących, może po ludzku niedoskonałym, ale umożliwiającym docieranie na drugi brzeg życia, jakim jest wieczność. Wytrwałość w głoszeniu Słowa Bożego, cierpliwość w sprawowaniu sakramentów, a także natura osoby przyjacielska, serdeczna i otwarta były pomocą drodze na drugą stronę. Pomagając innym w ich życiowej wędrówce,
sam jednocześnie ten życiowy most przemierzałeś. Dzisiaj jesteś już po jego drugiej stronie, po stronie miłości kochającego Boga. Wiara i nadzieja znalazły swoje dopełnienie w wieczności. Zostaje tylko miłość. Żegnając się w imieniu kolegów, kapłanów z rocznika święceń, składam dobremu Bogu dziękczynienie za Twoje bycie mostem, po którym i my, wciąż żyjący nieraz, podążaliśmy. Chcę również zapewnić o naszej miłości, która dziś wyraża się w pamięci i modlitwie. Wypraszaj u Boga i dla nas łaskę, byśmy do końca łączyli się jak mosto, co ludzkie, z tym, co Boże. Wypraszaj nam u Boga łaskę, byśmy nie tylko innym przybliżali wieczność, ale i sami do niej dążyli. W Twojej intencji od jutra, więc od 1 kwietnia, będzie odprawiana msza święta gregoriańska, zamówiona przez Twoich kolegów z roku święceń, która będzie odprawiana w domu księży emerytów w Opolu przez księdza Tadeusza Sosnowskiego, pochodzącego z diecezji drohiczyńskiej. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu się. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Każda śmierć wyciska człowiekowi z oczu łzy i zmusza go do głębokiej refleksji i zadumy. Ale tylko przy grobie Jezusa Chrystusa rozbrzmiewa wieczyste Alleluja. Okres Wielkiego Postu ksiądz prałat Mieczysław rozpoczął w szpitalu na łożu boleści, cierpienia. Miałem tę okazję, aby w środę popielcową posypać go popiołem i wspólnie rozważać tę modlitwę wielkopostną. Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. W przeddzień piątej niedzieli Wielkiego Postu odszedł do Pana po nagrodę. W przeddzień Jego śmierci odwiedzałem Jego tutaj na plebanii i razem z Jego siostrą, Panią Bożeną, śpiewaliśmy suplikacje, aby w ten sposób rozważać przemijanie tego świata i przemijanie życia człowieka. Z księdzem prałatem Mieczysławem byłem związany prawie 47 lat. Towarzyszył mi na drodze formacji intelektualno-duchowej w seminarium duchownym, dlatego że jak on był wyświęcony w 72 roku, to ja, jako pochodzący z tej parafii, wstąpiłem. Towarzyszył mi także na drodze mojego kapłaństwa. Służył wieloma radami, był także przykładem. Wielokrotnie spędziliśmy dużo czasu ze sobą. Można powiedzieć, że wszedł do mojej rodziny jako członek, a ja również i do niego. Za wszelkie dobro, które było udziałem księdza prałata, chcę właśnie dzisiaj podziękować. Dziękuję również w imieniu księży pochodzących
z jego rodzinnej parafii Jabłonna Lacka, o to mnie prosili, jak również i księża pochodzący z parafii Łukowce, gdzie tam właśnie wybudował świątynię pańską. Dziękuję również w imieniu wszystkich księży, których znał, z którymi się spotykał, a dzisiaj z racji właśnie takiej sytuacji nie mogą być na pogrzebie. Niech dobre czyny Twoje idą do Pana. Odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen. W imieniu całej rodziny zmarłego wujka Miecia, księdza Mieczysława Onyśka, chciałem złożyć serdeczne podziękowania na początku Panu Bogu za dar jego życia i wielką życzliwość wobec nas wszystkich. Wiedząc, że Pan Bóg działa przez ludzi, słowa wdzięczności kierujemy przede wszystkim do parafian knychowskich, wśród których pracował tyle lat, czuł się tutaj jak u siebie, jak w swojej rodzinie. Odkąd pamiętam wujka, to zawsze właśnie był w Knychówku. Ostatnie lata życia wujka były nacechowane ciągle narastającym i pogarszającym się stanem zdrowia. Borykał się z tym od 1988 roku. Dziękujemy całemu szpitalowi w Bielsku Podlaskim, a te podziękowania składamy w szczególności na ręce pana doktora Azadina. Słowa podziękowania kierujemy też w stronę pani doktor, neurolog Alicji Bernatowicz z Bielska Podlaskiego. Dziękujemy też profesorowi Grzegorzowi Kozyrze z Bydgoszczy, który podczas pobytu w Korczewie zawsze pamiętał o naszym wujku. A także dziękujemy całemu szpitalowi bieleńskiemu w Warszawie. Oczywiście z całym personelem i na czele z profesorem Waldemarem Koszewskim. Dziękujemy także profesorowi Gajewskiemu z Warszawy, który wspierał wujka w chorobie, zwłaszcza kiedy ten leżał w szpitalu w Warszawie. Dziękujemy szpitalowi powiatowemu w Węgrowie. Te podziękowania składamy na ręce ordynatora Tomasza Czerskiego. Dziękujemy też całemu szpitalowi wojewódzkiemu w Sielcach. W sposób szczególny oddziałom, na których wujek przebywał, kardiologii, ortopedii, wewnętrznemu. Oczywiście przede wszystkim lekarzom i całemu personelu medycznemu. Dziękujemy pani ordynator rehabilitacji w Rudce. Wielkie słowa wdzięczności należą się również pani doktor Iwonie Adamskiej-Janowskiej z przychodni w Korczewie, wszystkim pielęgniarkom, bo wujek był tam częstym gościem. Dziękujemy też pani Urszuli Maćkowiak, pani Zofii Czysz, panu kościelnemu Janowi Wasilukowi, panu organiście Adamowi Bochaj wraz z małżonką Ewą. Dziękujemy również pani Halinie Wieszomirskiej i pani Halinie Nitichoruk. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy bezinteresownie przez lata nieśli pomoc również podczas choroby naszego wujka. Dziękujemy panu Marcinowi Pawłowskiemu za rehabilitację wujka. Szczególnie bardzo, ale to bardzo mocno i z całego serca dziękujemy księdzu proboszczowi Antoniemu Klukowskiemu za 13-letnią oddaną synowską opiekę i pomoc i na to, że zawsze wujek mógł na księdza liczyć. Dziękujemy również księdzu Radosławowi Żukowskiemu, który bardzo cierpliwie i dobrze opiekował się naszym wujkiem i wspierał go modlitwą i pomocą w czasie swojej pracy duszpasterskiej w tej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy łączą się z nami w bólu z powodu śmierci naszego wujka.
Spoczywaj w pokoju. Najdostojniejsi księża biskupi, drodzy bracia i siostry, dobiega końca msza święta sprawowana w intencji świętej pamięci księdza prałata Mieczysława Onyśka. Modliliśmy się wspólnie o jego wieczne szczęście w domu Ojca Niebieskiego, dziękując równocześnie Panu Bogu za dar jego życia, powołania kapłańskiego oraz duszpasterskiej posługi w naszej parafii. Jako proboszcz tej parafii chcę w tym miejscu z całego serca podziękować. Dziękuję najpierw księdzu biskupowi Piotrowi za przewodniczenie tej mszy świętej i dar modlitwy. Wyrażam wdzięczność księdzu biskupowi Antoniemu nie tylko za wygłoszoną, poruszającą homilię, ale przede wszystkim za dar przyjaźni, jaką ksiądz biskup obdarzał księdza prałata. Dziękuję księdzu biskupowi Tadeuszowi Pikusowi, który choć nie mógł być obecny wśród nas, przekazał swoje wyrazy współczucia i zapewnił o łączności w modlitwie za księdza prałata. Czcigodna Pani Bożeno, proszę w tym miejscu przyjąć moje najserdeczniejsze podziękowanie za dobro, które wyświadczała Pani księdzu prałatowi, Pani bratu, zwłaszcza w jego chorobie i cierpieniu. Dziękuję za godziny spędzone przy łóżku księdza prałata, zarówno w szpitalu, jak i na plebanii. Dziękuję za Pani poświęcenie, za ofiarną służbę. Życzę każdemu kapłanowi takiej siostry, pełnej miłości i poświęcenia. Słowa podziękowania kieruję na ręce kapłanów, kolegów z roku święceń. Zwłaszcza księdzu prałatowi Tadeuszowi Karwowskiemu z Międzyrzeca Podlaskiego, obecnemu wśród nas. Jestem wdzięczny za wszelkie wyrazy troski i pamięć. Dziękuję za współpracę i życzliwość wobec księdza prałata okazywaną przez pana wójta Sławomira Wasilczuka, pracowników Urzędu Gminy Korczew, dyrekcji i pracowników szkół podstawowych w Korczewie, Nowym Bartkowie. Słowa wdzięczności kieruję w stronę pani katechetki Jadwigi Pawluk. Pragnę także w szczególny sposób podziękować księdzu Radosławowi Żukowskiemu, wikariuszowi naszej parafii. Dziękuję księdzu za pomoc w opiece nad księdzem prałatem w czasie jego choroby. Kochany księże prałacie, w tym miejscu przed ołtarzem Chrystusa, przy którym tyle razy wspólnie odprawialiśmy mszę świętą, chcę podziękować Tobie. Przybyłem do tej parafii jako wikariusz 13 lat temu. Przyjąłeś mnie jak ojciec i przez wszystkie te lata byłeś dla mnie jak ojciec. Pełen życzliwości, służący radą, pomocą i wsparciem. Dziękuję Ci, księże prałacie, i zapewniam o swojej modlitwie. Jestem przekonany, że nieustanną modlitwą będziesz otaczany przez Twoich parafian, którym w ciągu tylu lat służyłeś.
Niech Pan Bóg miłosierny za wstawiennicę Maryi Matki Kapłanów przyjmie Cię, kochany księże prałacie, do swojego domu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Chciałem słowa wdzięczności skierować na ręce policji, która czuwa nad dzisiejszą uroczystością, jak również nad strażakami. Zostały zamówione msze święte za zmarłego księdza prałata Mieczysława, które będą odprawione w późniejszym terminie. Msze święte zamówili wójt gminy Korczew, pracownicy gminy Korczew, radni i rada gminy Korczew, druhowie strażacy gminy Korczew, sołtysi z gminy Korczew, pani Zofia Kazulo z rodziną z Korczewa, państwo Elżbieta i Wiesław z Dunowie z Bartkowa Starego, państwo Edyta i Adrian Polak z Siedlec, państwo Jadwiga i Krzysztof Ładziakowie z Korczewa, rodzina Strupiechowskich z Nowego Bartkowa, rodzina Mularzuków i Helena Benedykciuk z Nowego Bartkowa, mieszkańcy Knychówka, mieszkańcy Gór zamówili mszę świętą, która będzie sprawowana w siódmy dzień po śmierci, w sobotę o godzinie 12. Została zamówiona msza święta od dyrekcji nauczycieli, pracowników szkoły w Korczewie, od państwa Jadwigi Mirosława Pawluków z Korczewa, od państwa Justyny i Andrzeja Onyśków. Ksiądz prałat za swojego życia zamówił przeświętą gregoriańską umię. Będzie odprawiona w późniejszym terminie. Chciałem poinformować, że nad przebiegiem dzisiejszej uroczystości pogrzebowej czuwają policjanci i strażacy, którym jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc, za życzliwość. Bardzo proszę o przestrzeganie zasad i zarządzeń władz państwowych. Bardzo proszę, by w kondukcie idącym na cmentarz był odstęp od jednej osoby do drugiej 2 metry. Nasz brat kapłan Mieczysław zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy go miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby kapłan Mieczysław, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, sprawował sakramenty i głosił Słowo Boże, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych śpieście na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie ziemi ku wyżynom nieba. O pies zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu po Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie,
Uniesie ziemi ku wyżynom nieba, a pies zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste Boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem. Pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie ziemi ku wyżynom nieba, a pies zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie ziemi ku wyżynom nieba, a pies zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Dobry Jezu, a nasz Panie, oto my dziś prosim za Nim, daj Mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, oto my dziś prosim za Nim, daj Mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, oto my dziś prosim za Nim, daj Mu wieczne spoczywanie. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze, nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata, kapłana Mieczysława i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą, kapłanem Mieczysławem. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie
pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym bratem przez Chrystusa, Pana naszego. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną.